Witajcie, dziś mam dla Was pyszny domowy chlebek. Wygląda rewelacyjnie, a smakuje jeszcze lepiej. Przepis prosty, szybki w wykonaniu, chlebek z domowym zakwasem. Polecam Wam wypróbować, no i zapraszam na przepis. Aby upiec chleb, musimy zacząć od przygotowania zakwasu. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo proste. Nie trzeba się tego bać, bo wiem, że wiele osób się boi właśnie pieczenia chleba, zakwasu, że to jest trudne. Absolutnie nie. Ja Wam już mówię, jak to robić. Przede wszystkim mamy przygotowany taki większy słoik. Ja mam taki. Ściągam sobie nakrętkę i ja robię zakwas z mąki żytniej typ 720. Można też zrobić z żytniej rasowej, ale ja zawsze robię właśnie z tej żytniej. I tutaj mam mąkę żytnią, właśnie typ 720 i sobie wsypuję do środka tak około, powiedzmy, 3 łyżki mąki. Tak, wsypujemy sobie 3 łyżki. Nie ukrywam, że one są takie, wiecie, u mnie czubate. A może jeszcze jedną, powiedzmy, o, mam 4. I lejemy sobie ciepłą wodę, tylko żeby nie była gorąca, no i zimna. Powiedzmy taka ciepła, letnia, o coś w tym stylu. Też to powinno być około 3-4 łyżki, ale ja tak mniej więcej wlewam trochę więcej. I sobie to mieszam. I powiedzmy taką konsystencję, o, zostawiam. I to jest pierwszy dzień. I teraz tak. Trzeba sobie codziennie dokarmiać właśnie nasz zakwas. Tak samo, to jest ta sama czynność, czyli dokładamy sobie 3 łyżki, powiedzmy, mąki, 4 łyżki właśnie ciepłej wody, to sobie ze sobą mieszamy i zauważycie na pewno, że codziennie będzie tutaj już, wiecie, będą pęcherzyki, to będzie inaczej wyglądało, będzie nam dużo lepiej w ogóle te składniki ze sobą łączyć. Ja Wam pokażę właśnie filmik, jak na przykład w połowie tygodnia, po 3-4 dniach właśnie to wygląda. Jeżeli sobie przygotujemy, tak jak teraz, taki zakwas, to sobie bierzemy nakrętkę na przykład, można też gazą, troszeczkę, żeby zostało, o, powiedzmy, powietrza, ja sobie tak zostawiam i trzymam sobie w ciepłym miejscu. Po kilka dni chcę Wam pokazać, jak wygląda mój zakwas. O, popatrzcie, już są pęcherzyki i tak on mniej więcej wygląda. Już naprawdę czuć taki właśnie zapach taki kwaskowaty, więc to jest bardzo dobry zapach. No i co? Będziemy sobie jeszcze dokarmiać, a 6 dnia będziemy robić chleb. Uważam, że pieczenie chleba można zacząć. Mam tutaj taką bardzo dużą miskę i tutaj sobie będę wszystkie składniki łączyć, ale później będę je przewracać do takiego, wiecie, naczynia do wyrastania, ale u Was może również w tej misce ten chleb wyrasta. Ja Was pokażę, ja mam taki koszyk, tu będę miała właśnie czystą ściereczkę, będę sobie wrzucała właśnie mój chleb, który będzie rósł, ale jeżeli takiego koszyka nie macie, to może być również w takim misce i myślę, że nie ma problemu. No więc tak, mam przygotowane mąki i zaraz sobie je wrzucę i tak, tutaj jest, ja Wam będę najlepiej pokazywała i mówiła, że tak powiem, szklankowo, więc mam tutaj 4 szklanki, wiecie, takie o jak te zwykłe mąki pszennej, chlebowej, więc wrzucam sobie tutaj. Oczywiście możecie zrobić ten chlebuś większy i więcej tutaj dodać mąki, ale ja Wam pokazuję właśnie taki przepis, jak zazwyczaj ja używam. I od razu Wam mówię, że używam mąki chlebowej typ 750 i bardzo lubię ten typ i tą mąkę. Powiem Wam, że naprawdę szukajcie właśnie takiej mąki chlebowej, bo naprawdę chleb inaczej smakuje, inaczej wygląda. I właśnie takie chleby, jak mamy w sklepach mieszane, to są właśnie na takich chlebowych, ja Wam pokazuję. Na przykład ja mam akurat taką chlebową, tym 750 i naprawdę warto taką poszukać. Wiem, że jest teraz tej mąki coraz więcej w sklepach, właśnie tej chlebowej. Musi być ten typ 750. No dobra, mam tutaj 4 szklanki chlebowej i tutaj mam szklankę mąki żytniej typ 720. To jest ta sama mąka, którą właśnie robiłam zakwas. Więc to jest żytnia szklanka. Dodaję tylko szklankę, bo jeszcze mam tutaj, wiecie, zakwas. O, mąka żytnia typ 720. Akurat taką mam i używam. Wiem, że on jest bardzo łatwo, bez problemu dostać w sklepach. No dobra, no to co dalej? Jest zakwas. Mój jest 6-dniowy, piękny. Ach, skwaszony taki zapach. Ja dodaję około szklankę takiego zakwasu. I teraz tak, mam tutaj pół szklanki ciepłej wody, jest jedna łyżka cukru, no i są te drożdże. Ja dodaję drożdże, wiem, że nie wszyscy dodają i robią bez drożdży, ale ja jednak trochę dodaję. Tutaj jest około 15-20 gram drożdży, właśnie rozpuszczonych z ciepłą wodą, no i z tą łyżką cukru. Ja tutaj dolewam, tak, no i obowiązkowo musi być sól. U mnie jest łyżka soli, taka, powiedzmy, nie czubata, płaska. Używałam łyżeczka, ale stwierdziłam, że to jest trochę za mało dla mnie łyżeczka, więc teraz daję łyżkę soli. I słuchajcie, to są wszystkie składniki. No i oczywiście jest jeszcze woda. Ja sobie teraz tutaj przemieszam, bo zazwyczaj używam około, powiedzmy jeszcze 2 szklanki wody, ale myślę, że tutaj szklanka wystarczy. Ja i tak oczywiście Wam dokładnie napiszę, ile tej wody użyłam, ale mam tutaj przygotowane, tak wiecie, aby widzieć dokładnie proporcjami 2 szklanki wody. Ciepłej, nie gorącej oczywiście, wiecie. I teraz tak, należy sobie te składniki mniej więcej ze sobą wymieszać, później sobie delikatnie wyrobić ciasto, ale wiecie, też tutaj nie można robić za wiele tych ruchów. I mniej więcej sobie wyrobiłam moje ciasto, też nie można, wiecie, tak długo go wyrabiać i długo mieszać. Na razie jest to, wiecie, taki początek, jak to się mówi, niedbale. I im bardziej właśnie ciasto jest takie klejące, tym lepiej oczywiście, bo nie może być też takie, wiecie, mocno ubite. No i w międzyczasie jeszcze dołożyłam trochę mąki, gdy wyrabiałam szybko, więc myślę, że od 4,5 do 5 właśnie takich szklanek mąki pszennej można spokojnie użyć. Mąki żytniej już nie używałam. I teraz tak, odstawiłam sobie tutaj właśnie na ściereczkę, przykryję sobie i tak zostawię ten chleb na, powiedzmy, 30 minut. I gdy minie te 30 minut, to Wam pokażę, jak ja właśnie przekładam ten chleb, więc wracam za pół godziny. Minęło, słuchajcie, pół godziny, robimy pierwsze składanie. Ja oczywiście Wam pokazuję sposób, jaki oczywiście ja to robię, prawda? Nie każdy robi w ten sposób, wiem, że po prostu ludzie robią różnie. Ja sobie tak składam tutaj sobie, w ten sposób, tak. Teraz biorę tak, może to tak dziwnie trochę wygląda, tak, zrobiła mi się taka kula i jeszcze raz ugniatam, żeby to jeszcze troszeczkę spłaszczyć. I tutaj znowu druga połówka zakładam. No i sobie tak zwijam. W ten sposób. Ja tak po prostu, właśnie tak robię. I można sobie jeszcze ostatni raz tak samo właśnie przełożyć. Wiadomo, że to już będzie trochę cięższe. Szyka. Już się taki fajniejszy kształt robi. I za pół godziny będę robić dokładnie to samo, więc odkładam na kolejne pół godziny. No wiecie, trochę jest z tym zabawy, ale to naprawdę później fajnie wygląda. I wracam znowu za pół godziny. Do Was z moim chlebkiem. Przełożyłam sobie go już 3 razy, tak wiecie, tak jak mówiłam, co pół godziny. I teraz tak, przykrywam sobie go i już nie będę go przekładać. A oczywiście, jeżeli chcecie, możecie sobie przełożyć jeszcze. I teraz jak tak przełożyłam, to odstawiam sobie już bez przekładania na dłużej. Niektórzy nawet odstawiają na noc, ale ja sobie zostawię tylko, powiedzmy, na 2-3 godzinki. Teraz przygotowuję sobie gar, w którym będę piekła mój chleb. Ja mam taki, u mnie mówimy na to gęsiarka, nie wiem jak u Was, ale jeżeli macie taki, to będzie fajnie pasował. Piekarnik nagrzałam sobie na 240 stopni, czyli jest naprawdę bardzo mocno rozgrzany. I do tego piekarnika teraz nie wkładam jeszcze chleba, tylko muszę włożyć ten gar, sam gar z przykrywką. Chodzi o to, aby on się bardzo dobrze nagrzał. Myślę, że jeżeli jest piekarnik nagrzany, to wystarczy 15 minut, 10, żeby on był właśnie ten gar nagrzany, bo w momencie, kiedy ja wrzucę tutaj chleb, to on jak będzie nagrzany, to wiecie, od razu fajnie złapie, nic nie będzie przybierało, więc to jest też bardzo ważne, aby tu było naprawdę dobrze nagrzane, bo szybciutko mam tutaj nagrzany bardzo, bardzo mocno gar i biorę sobie chleb i tu trzeba, wiecie, szybciutko i zgrabnie przerzucić. Delikatnie, szybciutko uformujemy i teraz tak, popatrzcie, można sobie troszkę jeszcze mąką, delikatnie pomieszać. Bierzemy nóż bardzo, bardzo ostry i można sobie jeszcze tak na przykład fajnie jakoś ponacinać. Ja to robię szybko, bo wiecie, piekarnik jest nagrzany i tutaj również jest nagrzany gar. Teraz tak, pokryweczka i szybciutko do piekarnika na 30 minut, ale z pokrywką. Minie 30 minut, ściągamy pokrywkę, jeszcze 20-25 minut. A jeśli chodzi o nagrzanie piekarnika, to jest nagrzany na 240, na razie tyle zostawiam. Jak ściągnę pokrywkę, to piekarnik nieco zmniejszę, myślę, że do 220-30 stopni. No i będziemy wtedy dalej piec chlebę, ale musicie mój chlebek po upieczeniu. Wyciągnęłam chwilkę temu. Jest troszeczkę, wiecie, owalny, no bo ja mam takie naczynie, tą gęsiarkę owalną, więc automatycznie, wiecie, ten chleb się przeniósł, ale jeżeli będziecie mieli jakieś okrągłe naczynie do właśnie zapiekania, to on będzie taki fajny, okrągły, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Tak jak wcześniej Wam powiedziałam, aby włożyć właśnie do tej gorącej gęsiarki, dlatego, że popatrzcie, on sobie w środku spokojnie lata, czyli wiecie, nic nie przewarło, właśnie dzięki temu, że to było gorące, jak wkładaliśmy chleb. Tak jak widzicie, upieczenie takiego chleba naprawdę nie jest trudne. Wiem, że prosiliście właśnie na Instagramie, abym pokazała, jak ja robię mój. To jest taki mój przepis przeze mnie wymyślony, składniki, proporcje, ale u mnie wychodzi, więc postanowiłam Wam pokazać. Łatwy, prosty sposób, chlebuś piękny. Jestem przekonana, że będziecie częściej robić. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cieszę się, że jesteście. Zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci subskrypcji, komentarza czy łapki w górę. Dziękuję.